Witajcie w kolejnym filmiku. Witajcie w Night City. Dziś znowuż nagrywam dla was tak na szybko. Co myśmy tam poprzednio robili? Nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Znowu sobie nie nakremowałem map. Gdzie my tam idziemy? Myśmy szli gdzieś tu. Aha, wykonać pewnie jakiś kontrakt, tak? Wiecie co, to może zrobimy w ten sposób, że... Gdzie jest ten potencjometr? Wezwiemy sobie jakiś środek transportu. I podjedziemy. Ta kurtka samuraja jest świetna, muszę przyznać. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, gdzie my tam jedziemy. Czy to jest jakieś zwykłe miejsce przestępstwa, czy też jakiś kontrakt? Zaraz zobaczymy. Może to będzie jakiś cyberpsycho? Nigdy nic nie wiadomo. To jest NCPD, nie bardzo chcę zadzierać. Wow. A w Night City mamy mgłę. Ja nie pamiętam, czy wcześniej ten efekt mgły był na samym początku. Słuchajcie, naprawdę nie pamiętam. Czyli jest to zwykłe przestępstwo. Co tam się dzieje? Zaraz zobaczymy. Chyba wiem, co to jest. Cyberpsychozy? Tak, może być. Gdzie żeś, kurwa, blazn? Posrało cię! Nie będę ty zjebie! To ładnie. O nie! Czekajcie. Tam jeszcze wirusowy. Nasi badają! To tu się odjebuje! Kurde, strzelałem tak, słuchajcie, na pamięć. Bo tam tyle było tych literek, cyferek. Że tak strzelałem, no mniej więcej, tam gdzie powinna być głowa, ewentualnie. Aha, to jest pani. A ten? Coś ty za jeden? Są chyba wszyscy. Coś mi się wydaje, że znowu się spóźniłem. Sandra Fawcett. A, w jakiej jesteś sytuacji? Dobra, proszę cię. A, to ta, co miała pieniądze w tym. Gdzieś w jakimś bagażniku schowane. Nie wiem, czy ja sobie przypomnę, na którym parkingu to było. Raz, dwa, trzy, dobra. Tutaj jakieś 300 powinniśmy z tego mieć, 300. Gdzie ten parking był? Dobre pytanie. No, poszukajmy. Popatrzcie, mamy poziom tutaj, mamy dwa punkty atrybutów do rozdania, a ja cały czas się zastanawiam, gdzie to przydzielić. Nie wiem jeszcze. Ale patrzcie, tutaj mamy sporo już, prawda, punktów, gdzie popełnia się przestępstwa. Ja czekam teraz na telefon od dziewczyn z Askrax, o przynajmniej od jednej z nich. Zdaje się, Blue Moon będzie do nas dzwonić. O, to jest, kochani, ten parking. Tak jest.
ja sobie tutaj wiadę gdzieś zaparkuję. Tutaj już będziemy sobie na spokojnie, bo tutaj tak, tu będą i roboty, już widzę nawet. Dobra. Najpierw naruszymy im protokół 1C7A, dobra. Aha, 1C, 1C, dobra, 1C, 1C, 7A, okej, załadowany. I co dalej? Zwarcie. Jest jakaś kamera, tryb sojusznika, dobra. Ja to w ogóle wyłączę. Co my tu mamy? Aha, cyberpsychozę mu damy, niech sobie pobiega tutaj. No bo tutaj idzie jakiś robot. On się powinien skierować przeciwko temu robotowi. Zobaczymy, jak się będą strzelać. My sobie stoimy za tym. To ewentualnie też wywabia innych przeciwników. Więc ja mogę tutaj opuścić tetę. Obniż blokadę. Ten droid strzela do mojego cyberpsychola. Jak śmiałeś to zrobić? I tutaj też wypadałoby przeszukać. To na pewno można rozwalić łańcuch. Protokół już mamy, więc tylko bustujemy sobie. Tutaj raczej nigdzie nie wyjdziemy. Ja tutaj miałem takiego fajnego buga. O! Czyli ktoś nas gdzieś obserwuje, pewnie jakaś kamera. Nie, jest jakiś koło. Fajnego baga, że samochody dosłownie były powtapiane, słuchajcie, w ten parking. Tutaj, na wierzchnię tego parkingu. Baga na kamery. Ja je będę jednak wyłączył. Tutaj mamy tego robota, droida. Bo na pewno, raczej Android to nie jest, bo Android to jest chyba taki robot, który łudząco przypomina człowieka. Coś tam mamy na górze. Tu jest, ok. Tego samochodu my najprawdopodobniej szukamy. Nie, nie tego, on jest wyżej. Możemy tutaj sobie otworzyć parking. Otworzyć, bagażnik. Czyli tutaj widzicie, jest też miejsce, gdzie można sobie wjechać na podnośnik i auto, prawda, pogrzebać tam coś od spodu. No my sobie idziemy na spokojnie tutaj. O, jeszcze giwerka. Tam, pamiętacie, chodzi jakiś kolo. Chcemy, żeby nas zobaczył? Chyba nie, to jest Android, więc... Droid. Legendarne komponenty, dziękuję. Tak, zwarcie jest bardzo dobre właśnie na urządzenia elektryczne i na... Co tutaj mamy? Zamach samobójczy, mu gramy. Tak, na urządzenia elektryczne, jak właśnie na roboty. Może hakować! Bye, bye. Good night. Uwaga, jest tutaj kamera. Spróbuję ją od razu wyłączyć. Ja wiem, że ja mógłbym ich zabijać przez te kamery. Spokojnie, ale wiecie. Tak,
diabli wzięli skryte podejście, tak? To było... Papuga zacznie nami sadzić w niebo głosy i diabli wezmą skryte podejście. Spoko. Wow. Przegrupować się! Słuchajcie, spróbujemy ich tutaj zwabić do siebie. Nie wiem, czy się uda. No, mamy hakować, tak? Zbiornik. No dobra. Nie przerywać ognia, cholera jasna! Dobry jest. No ja jestem lepszy. Punkt tytuł dostaliśmy. Uwaga. Twardy gołstek. No jakąś cholera kamizelę czy co? No dobra, zabawimy się po naszemu. Pamiętamy, że mamy jeden punkt. O, właśnie o to mi chodziło. Widzicie, jak fajnie są powtapiane w parking? Widzę, że tego baga jeszcze nie naprawili. Okej, coś tutaj mamy. To coś leży pod. Ciekawe, czy się da odjechać kawałek. To jest broń. Uh-huh. No i tak możecie sobie robić. Jak gdzieś coś macie pod samochodem, nie możecie się do tego dostać, to po prostu. Ale też nie mówię, że dobrze jest takie rzeczy przeszukiwać. Dobra, i my tutaj już mamy punkt atutu do rozdania. Popatrzcie, tutaj też jakoś tak dziwnie. Trochę mi się zbagowało. Spłać lub gin. I tutaj właśnie się dowiemy, że to była ta pani z nabrzeża, która tutaj miała pieniążki schowane w tym samochodzie, ale tam nie chcieli ją wypuścić czy coś. Aha, i co to jest? To jest co? To jest punkt dostępu. Punkt dostępu, to. O, właśnie, to sobie jeszcze weźmiemy troszeczkę pieniążków. Innymi słowy, pohakujemy sobie, jak to jest 7A1C55, tak? No to akurat nie jest trudne. 55, okej, okay, niech będzie. I 55, dobra, ten mamy. I teraz szukamy sobie jakiegoś 557AE9, tak? 557AE9, dobra. Mamy to. I tutaj popatrzcie, mamy jeden, nie? Ja może bardziej bym tu dał, ale co byśmy tak chcieli, żeby nam się szybciej robiło? Odporności rosną celowania z karabinu czy pistoletu, ale nie, my chcemy broń krótką. No właśnie. Zmniejsza obrażenia podczas rewolweru. Aha, neguje zmniejszone obrażenia otrzymane przez odległe cele. Aha. Co to jest? Celowania z pistoletu, możliwy jest unik, tak? Co to jest? Z pistoletu. Dobra, a to? Mnożnik o 10. A to? O 6. Okej. Okay. Niech będzie, a my bawimy się dalej. Naruszenie protokołu, dostaliśmy piękny bonusik. Okej. Okay.
Możemy już stąd wychodzić, tylko nie wiem, czy to jest dobra droga. Aha, tu coś jeszcze chyba. Nie, tu już byliśmy, dobra. Możemy stąd sobie nawet wyjechać jakimś autkiem. Bo czemu nie? I oczywiście szukamy sobie nowych. Popatrzcie, tego tutaj jest, ta jest. Ja tam tylko sprawdzę, jak nasze hakowanie się ma, bojowe. No, 19,76%. Dobijamy do 20 poziomu. Ile nam jeszcze brakuje? 37 na 49 mamy, tak? To jakieś około 12 tysięcy. Dobrze, mój motocykl tu stoi. Patrzcie, Night City jest opustoszała. Ja nie wiem, czy myśmy tam jeszcze jeździli w okolicach Panam i robili jakieś fajne rzeczy. Bo tam też na pustyni tych nomadów, znaczy tych nomadów, głównie chyba Maelstrom i ci nomadzi zbuntowani, tak, znaczy zbuntowani, może nie tyle zbuntowani, co ci, których się wyrzuciło z klanu, aż nie pamiętam, jak się tam jakoś nazywali. I patrzcie, tu już mamy coś się zaczyna dziać, co to jest? Naruszamy protokół od razu. 1C55. Co oni tam oglądają? Pistoleci, to ja lubię. No ten pistolet to ja lubię. On gdzieś się zblokował. No to już po prostu dokończymy sprawę. Dlaczego tego Shingena nie używam? No bo to już by było zbyt proste, słuchajcie. To już nie żyje. Wow. Tutaj to już, kochani, będziemy szybciej te pieniążki zarabiać. A pieniędzy będziemy potrzebować. Oj, będziemy. I tu jeszcze gdzieś od kogoś coś, od tego gostka, tak. No, możemy sobie tak na szybciutko pohakować. Tutaj się kupuje takie pistoleciki, można sobie kupić, słuchajcie. No, i coś takiego wypada. Jakiś tam... To jest taki tak zwany pistolet pierwszej pomocy. On nie jest jakiś tam... Czekajcie, ja nawet nie wiem, gdzie ja go mam, tak na dobrą sprawę. O, to jest, słuchajcie, to. 70 ileś tam obrażeń. No. Ja nie wiem, czy to w ogóle można upgrade'ować. Szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No, słuchajcie, dobra, możemy się spokojnie kierować na wschód. Bo czemu nie? Ale wcześniej ja bym tutaj chciał znaleźć, bo już popatrzcie, mamy już trochę tych fantów. Po drodze jakąś skrzynkę, wiecie. To jednak sobie pojedziemy do skrzynki.
przepuszczamy. Tego nie przepuszczamy. Co to jest? Resaka. Tak myślałem. No tam widzę chyba w oddali jakieś. A nie, to są nowe. Myślałem, że to są. Nie, dobrze, dobrze widziałem. Słuchajcie. To sobie zhakujemy. Ach, słuchajcie, przegapiłem skrzynkę. Słuchajcie, pusto. O, tak się można fajnie wpierniczyć, niechcący. 70, 60 metrów i ona jest gdzieś tutaj. I teraz przemyślimy sprawę. Pierwszy co? Ekwipunek. Aha, tutaj mamy coś nowego. O, proszę, tutaj patrzcie, nawet silniejsza 64. Ale chyba nie będę zmieniał. Bluzka, to wszystko zostaje. Buciory, nie. No i oczywiście broń. Popatrzcie, mamy naprawdę tutaj drogie egzemplarze. Tego Carnage'a to ja chyba jednak przełożę do bagażnika. Bo nie chcę go niechcący stracić. Tu coś jeszcze mamy. Dobra. A resztę, bo ja nie wykluczam, że ja tego Carnage'a będę jeszcze upgrade'ował, bo może on mi będzie służył do walki z samym Adamem Smasherem. Nie powiem, że nie, no bo tutaj te... Bo tutaj on te... Aj, tak. Bo te... O, popatrzcie, i tutaj naprawdę są egzemplarze. Ten 534, ten absolutnie nie. Ile on tutaj kosztuje? No, 1000, przepraszam, 1000. 534 obrażenia. Ten absolutnie nie, bo to jest chyba ten, którego ja szukałem. Tutaj jakaś strzelba za 600, ten nawet za 700. Mhm. A, niechcący go sprzedać. Za 300. Tak jeszcze jak będzie kosztowało powyżej 300, to sprzedajemy. Reszta idzie na żyletki, za przeproszenie. Tutaj jakiś za 300. 200, 200. Reszta chyba pójdzie do utylizacji, bo tutaj już nie widzę jeszcze takich. Tak, a reszta pójdzie... 226, 331, o ten za 200, ten jakieś 22, oje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 j
Maczeta może być, ta pałka teleskopowa też. Na 200 tą zostawiamy. Co my tu mamy? No to na pewno mi się nie przyda. Ten płaszcz, buty, kamizela. Co to jest? Ile to kosztuje? 501 możemy sprzedać. Tą kamizelę sobie zostawimy, to zostawiamy, to na razie zostawiamy. Aha, co? Tutaj będzie dużo, ale to kosztuje grosze w zasadzie. Haki też nie. Jeden możemy sprzedać. Analiza celu. O, i on tam ma jeszcze. Cyk. 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 No, se zostawimy. A co to jest? Wykrywać zagrożenia. Aha. No, też możemy sprzedać. I to są takie jakieś tam naszyjniki z kłami. Naszyjniki z kłami. Takie. Dobra.
Na razie wystarczy. I zarobiliśmy ile? 14 tysięcy. Całkiem przyzwoite pieniążki. Jak widać. Gdzie jest to? Całkiem przyzwoite pieniążki. Słuchajcie, ja bym teraz jeszcze, tylko że my jesteśmy daleko od tego miejsca, w które chciałbym pojechać, bo chciałem pojechać... Aha, sprawdzić jeszcze wytwarzanie, czy my coś możemy, jakiś upgrade tutaj zrobić. Niewystarczająca, czego nie mamy? Tego nie mamy, bo moglibyśmy już tu przejść na 809. Tego Maloriana, popatrzcie. Miejsce na lunetę, na modyfikację lufy, jakbyśmy chcieli coś zrobić po cichu, nie? To już niestety też nie. A tego Maloriana bym chciał ulepszyć. No, tak jak mówię, dużo pieniążków nam się przyda. Mapa i następne miejsce, gdzie myśmy tu, tutaj żeśmy jechali. Możemy się tutaj też porozglądać, bo tu gdzieś powinien być handlarz bronią. Sobie już później. Aha, wiecie co? Ja tego Maloriana od razu gdzieś tu umieszczę, bo ja go chcę jakoś oznaczyć. My mu damy tak, fajną lunetkę, jakąś taką, co to jest? Ketsengus, wejście do celowania. Możemy mu dać... Taki kolimatorek fajny. Co to jest? Zwiększa rykoszet, szansę na rykoszet, zmniejsza odrzut o 30. Fajnie by było, tylko że my chcemy to robić po cichu. Czujnik zmniejsza obrażenia o 15%, tak? Zadawane obrażenia o 25%. Czyli tak, damy mu ten tłumik. Jakieś takie kikas, zwiększa obrażenia o 4%, może być. Pax nie. Upiór. Szybkostrzelność, może być. I tego kikasa mu damy. Nie, kolego, nie. I tego kikasa, dobra. On już mamy teraz go fajnie oznaczonego. Ja go później... O, zresztą zaraz możemy go sobie przetestować. Czy on będzie... O, proszę. Czyli tutaj musimy wejść jakoś na górę, tak? No, tylko ja nie mam na razie pomysłu, jak to zrobić. Nie. Tak nie. No zobaczymy, bo tu są jakieś schodki. Obejść tego raczej nie obejdziemy. To już jest chyba niżej. Tadam, dobra. Dwa strzały, całkiem. Patrzcie, to jest druga. Niezły, widzę, że jest to broń, w którą warto by zainwestować. Zaraz jeszcze przetestujemy na ludziach. Kto to jest? Jakaś netranerka chyba, czy netranerka, bo to jest raczej kobieta. I... Dobra, mamy 43 poziom, mamy tutaj punkty atutów, fajnie, wszystko ekstra, tylko tak najpierw, czekajcie, wyjdę i jeszcze raz, nie wiem, czy się uda przeczytać tą drzazgę, ja tam nie lubię. Dziennik drzazgi. Nie lubię mieć, słuchajcie, nieprzeczytanych. Tak się czyta w sumie najszybciej.
sobie po prostu zjeżdżamy, nie? Dobra. Postać. Mamy już 3 punkty atrybutów, 1 atutu. Tutaj sobie wchodzimy w refleks, broń krótka, bo takiej używamy. No i cóż, i cóż, i tutaj zwiększają się o 15%. No i ekstra. To dam. Jak najbardziej. Później sobie jeszcze to zbustujemy. Z pistoletu są większe o 3. Obrażenia, co my tu mamy? Skraca czas wyekwipowania, to przeładowania pistoletu jest. O, to przeładowanie by nam się przydało do jakichś konkursów strzeleckich, nie? Gdzie my tu jesteśmy? Dobra. No i szukamy następnego. Następny jest tu. Tylko nie wiem, czy ja, no, co jest. Nie mogę dotrzeć do niego. Czemu mnie nie chcą oznaczyć? Dobra, wiecie co, ja mogę może zejdę z tego dachu. Okej, okay. I spróbujemy teraz. O, pięknie. Tam zostawiłem 2 te... Wow, drony. Ale niestety nie mogłem tam z nich niczego podjąć. Czyli to tutaj mnie prowadzi gdzieś wyżej chyba. To mnie każe zawrócić. Słyszycie tam coś, jakaś bomba eksplodowała. No nie, no bo ja już tutaj naprawdę zgubiłem się. To jest poniżej, tak? Dobra, spróbujemy to jakoś... Wow! 150 metrów. Czy ja przeżyję taki skok? Cholera, wysoko. Spróbujemy zeskoczyć na ten. O! Czyli jednak nie przeżyję. Zawsze warto sprawdzić. Myślałem, że to drugie serce mi zadziała. Ale nie, dobra. Wiemy, że takiego skoku my nie przeżyjemy. Tak wysokiego. No bo to cholera rzeczywiście jest ze 2 piętra, gdzie ta gra mnie wyprowadziła. A co to jest? Co jest tutaj? Aha. Już jest lepiej. Dobra. Czyli tam widział jakieś automaty w oddali. Dziękuję. Dzięki. Sorry, już mnie nie ma. Dobra, i tu. Gdzie ty mnie teraz chcesz wyprowadzić znowu? Bo ja już naprawdę zaczynam głupieć. To mnie obcinało, tak? Dam im atak wirusa, bo mi się chłopaki męczą. Nie łapcie się, kurwa! Skończysz w dziurze w ziemi! To podejrzane. Świetna broń. Nie masz gdzie uciec! Nie widzę tam nikogo, cholera. Słuchajcie, zabiliśmy kupę ludzi. Żadny żołnierz! Możemy mieć intruza! No co ty nie powiesz? Poddaj się! Nie masz gdzie...
jest! Dobra. No popatrzcie. Niechcący. To też polega. Dobra. Niechcący wlazłem gdzieś na te arasaki. Chyba arasaki. Dziękuję. Może się jeszcze do czegoś przywiążesz. Tak, kotku, do ciebie się przywiążę. Widzicie, ten Malorian jest naprawdę całkiem. Jak fraszka o Lambercie. Całkiem. To jeszcze coś było, czekajcie. Prosto. Za kontenerem chyba. Coś bym coś pominął. To nie. O matko, nie wiem, czy oni przemycali ludzi, czy co. Ach, bo tutaj tylko 6. Ja już się przyzwyczaiłem do Givery John'ego, a tam wchodzi 10. Co my tu mamy? Tutaj gdzieś kogoś zastrzeliłem, o ile dobrze pamiętam. Kamera wam się popsuła. Dobra, możemy tu wejść. No proszę. Zawsze można coś przekąsić. Nie wiem, czy te szlabany można otworzyć. Zaraz zobaczymy. A jak. No proszę. I kolejny bonusik do hakowania bojowego. Ale ja już zaczynam, słuchajcie, głupieć. Gdzie on mnie tutaj... Ło matko, on mnie jakoś tak naokoło do tego prowadzi. No trudno, jak to jest daleko w ogóle. Wiecie co, tam to ja się chyba sam zaprowadzę, bo już zaczynam tracić cierpliwość. Idziemy po prostu po kawałku, patrzeć, jak ja jestem blisko. Nie, teraz się oddalam. Muszę dojść do tej góry. No dobrze. Tu. I teraz tu. Ok. Tu mamy 6 minut nagrywania. Mam nadzieję, że zdołam dotrzeć. Nie wiem, czy to nie jest jakiś, słuchajcie, memoriał poświęcony ofiarom. Zamachu właśnie, który wykonał Johnny Silverhand. Bo tu jest coś takiego. I popatrzcie, on znowuż mnie prowadzi do góry. I ja teraz to tak naprawdę nie rozumiem, gdzie to jest, bo tutaj próbowałem zeskoczyć stąd. Czekajcie, sobie wezmę tutaj. Naprawdę ciężko do tego dotrzeć. O, bo on mnie znowuż prowadzi tu. Jak nie tędy, to tędy. Jak nie tędy, to tędy. No dobrze, jedziemy. Tak, jak ty chcesz, tak? Ale ty mnie prowadzisz jak? I patrzcie na to.
Dobra, jedziemy tak jak on chce. Aha, i tutaj co? Mam skakać, tak? Bo tu już jesteśmy po drugiej stronie. Nie wiem, ja chyba tam skoczę do wody i po prostu to przepłynę. Plusy i minusy jazdy pod prąd, tak? No bo patrzcie, no... Czyli jako tako ten skok przeżyłem, tak? Możemy jakoś szybciej płynąć. Żeby się tutaj nie rozpuścić w tych krystalicznie czystych wodach. No bo ja naprawdę nie wiem, jak tam dotrzeć. Jak Boga kocham. Pokazuje nam 150 metrów. Nie wiem, co to jest to podświetlone na czerwono, ale być może jest to drabinka. Zobaczcie, wysportowanie sobie podbiliśmy. Dobra, spróbujmy tu wyjść. Dobra, jestem. Co dalej? Nucę sobie tak jak Skippy. O, Skippiego mi brakuje i tego jego nucenia. No pięknie. I wygląda na jakąś... Co oni tu... Centrum jakieś chore brain dance'y pewnie kręcili, no bo nie wiem. No. Dziękuję. No właśnie, nam się skończył czas nagrywania. Jeszcze spróbuję troszeczkę tu przedłużyć. Wcale. Tak daleka chyba go nie trafię.
Nie. Podejść bliżej. Nie, nie dam rady. To hakowanko. Tutaj połowę tego zabiję. Połowę Night City wybiję, zanim dojdę do tego zadania. Dobra, kochani, słuchajcie, tu się pożegnamy, bo skończył nam się czas nagrywania. Ja wam tradycyjnie dziękuję za to, że jesteście i zapraszam na kolejny filmik. Bywajcie.